ciśniemy do meczyku. No i dobra, chyba jest nowy odcinek, także witam was w pierwszym meczu. Zaczynamy, już jest diament wbity, dalej gramy na klawiaturze. Nie było porażki. Ojojoj, dobra, w teamie klapki małego, co ma dokładnie taką samą rangę jak my, czyli diament 1, dywizja pierwsza. Podajmy mu piłkę. Zobaczymy, jak to zadziała. Iwix bardzo dobrze wybił. Tutaj sobie sfejkuję, żeby nie być poza pozycją i to zaraz obronić jeszcze. Oj, prawie. Na styk trochę obroniłem, ale przynajmniej zadziałało. No już klapku. Dobra, ja się ustawię za nim, jakby trzeba było dobić piłę. O, właśnie na coś takiego się ustawiłem. Nie jechałem po lewej, tylko wyczekiwałem na coś takiego. Bardzo ładne podanie wyszło. Też... No po prostu w taki sposób staracie się ustawiać, jak wasz teammate nadciąga sam na sam. Pozdrowienia za punkty są? To pozdrawiam Aleksona, pozdrawiam serdecznie Aleksona. Dzięki... Co? Nie wiem co. Po prostu, pozdrawiam. Się muzyczka na chwilę wyłączyła, zaraz to naprawię, spokojnie. Po meczyku albo w przerwie. Zobaczy. Nie, już po meczyku będzie, żeby nie było lagów. Okej. Gituwa, ale mam nadzieję, że was nie wnerwia brak muzyczki. Zaraz się odpali. Dobra, klapki mojego zdobył punkt. Ja na szybko odpalę muzykę. Otwórz ponownie. Dobra. Elegancko. Okej. O, Tokyo Drift się odpaliło, ale ja mam wyłączone te takie pioseneczki. Klapki mojego zainwestował. Ja to mam wyłączone, żeby... No, po prostu to tak jakoś nachodzi. Ale Tokyo Drift na pewno bardzo stylowa nuta po strzeleniu. Ała! Ty dziadygo, Iwix. Ale bym mu oddał. Ej, mam diamenta! Zapomniałem, że mam diamenta. Muszę zobaczyć, jak... Ja chyba bumpy odblokowałem. Nie, no zaraz sobie potwierdzę, bo zapomniałem sprawdzić, ale chyba bumpy odblokowałem. Dobra! Kij z tym, idę ich kopać. Dobra, strzelmy gola. Zaraz sprawdzę po meczyku, czy odblokowałem bumpy na 100%, żeby nie było, że łapię regulamin. Ale chyba tak. Ale by było świetne. Ale by to było świetne, jakby było odblokowane. Dobra, na razie z klapki małego. W sumie nawet za dużo uwag nie miałem chyba. Co świadczy dobrze o klapkach. Kuboty nasze. O, bardzo dobry fake. Kappa. I zadziałało. Nie, no ale dobrze, że to po... O, nawet napisał fake, także widzimy, że planowane to było w 100%, jeżeli nie 200. Nie, no bardzo fajnie to działa wszystko. Wchodzimy w tego diamenta jak w masło. Przypomnę, że myszka jest grana. Ale niesamowite było to pokazanie. A dobra, nie ma nawet tego. Już myślałem, że was laserem zaatakowałem, a natomiast tego nie zrobiłem, bo nie jest laserowa. Chyba nie jest laserowa. Nie, światełka się nie świeci, więc chyba nie. Nie znam się na myszkach za bardzo. Zmyłka strategiczna, no. Oj. Dobra. Tutaj lepszym zagraniem by było zostawienie po prostu teammate'owi piłki, ale... Ale prawie... Może nie stracimy gola? Może nie stracimy... Dobra, wywalmy to. Nie straciliśmy gola, więc było idealnie. Natomiast w takich sytuacjach bym mimo wszystko zostawiał piłkę drużynowemu i też zauważyłem, że klapki teraz bardzo blisko nas podjechał. Jakby się piłka odbiła, to lepiej by było, jakbyś był trochę dalej od tej sytuacji. Byś miał łatwiej dobić, bo tak w sumie byłeś tutaj bezużyteczny. Jak to... jakby to nazwać? O, przeciwnicy piszą, że lucky i only lucky. No i pewnie tak uważają, pewnie w komentarzach też będą znowu typu ustawieni przeciwnicy amerykańskie. Znowu nie zmieniłem serwerów. Kurde, zająłem się edycją auta. Ale no, amerykańskie serwery dla nobów w co drugim meczu. Co jeszcze się takiego dzieje? No, wszystko ustawione i w ogóle trudniejsi przeciwnicy mają, co wszystkie mechaniki potrafią. Dokładnie, ja tutaj nie potrafię podskoczyć, a jakoś niszczone są diamenty. Dobra. Gituwa. Boosta zostawiłem, to nie tak, że nie trafiłem w niego. Mogę niszczyć, ale nie jestem przekonany, więc na razie tego nie będę robił. Po meczyku sprawdzę, zmienię serwery i sprawdzę, czy mogę niszczyć. Żebym nie oszukiwał. Ała, ale oni mnie mogą niszczyć. Najgorzej. Iwix tutaj aerial. Strategicznie. Ja sobie to na chillku podbiję. Klapki małego nadciąga. Ale mu skubota znowu zasadził, nie no. Waleczne klapki. Czy nam poda? Ty podał nam, nie spo... Kurde, pomyliłem boosta i podskok. No nie no, ale podanie było bardzo fajne.
Normalnie bym przynajmniej to uderzył w kierunku bramki, ale no, że tak powiem, po sterowanie mi zmienili, kappa. Nie no, czasami dalej mylę klawiatury na klawiaturze i myszce, nad czym mam podskok, a nad czym busto, zwłaszcza jak mam mało czasu na reakcję. I wychodzi coś takiego. Ale nie, na klepki mają go ładny pressing robi. Dośrodkuję piłę i się wycofam. Oni się wywalą. Nawet jak się nie wywalą, to mam asekurację. O, mamo! Dobra, obroniliśmy. Nie by... W sumie się zdziwiłem, że to obroniłem, ale leciało idealnie nade mną. Ale tam ładny pinczyk poleciał ze strony przeciwnika i klapka. Dobra, dośrodkowanie. To teraz zauważyłem, że w ogóle klapki napisał Fangs. Nie click chatem, tylko sam. Nie ma zbindowanego chyba, czy coś, ale własnoręcznie napisał na klawiaturze dzięki, tak jakby. No dobrze, że mam polską wersję, to łatwiej to dostrzec. Choć już w angielskim jest też chyba na końcu ten, wykrzyknik to. Dałoby się odróżnić. Dobra, spróbuję dośrodkować. Natomiast jesteśmy po raz kolejny zniszczeni, nie wytrzymam zaraz. Naprawdę, ile lecę sprawdzić, czy mogę spuszczać łomot enemy. Klapki małego, aerial strzelony! No i tu jest sytuacja, co faktycznie się przydał. No, Enś tutaj zagrane. No, w sumie jak wyjechał po ziemi, to też by prawdopodobnie to strzelił, bo obrona się nie popisała. Ale tym razem w powietrzu go strzelony. No, loża ruchu pozdrowiona. Tutaj bardzo fajny meczek się zakończył. Diament 1 w przeciwnej drużynie. Nie wiem, czy to był smurf, czy co, ale po prostu nie ma jeszcze rangi wbitej. Media dywizja druga już leci. Regiony. Wypierdziać mi z tym zalecane. Tak bardzo zalecane, że ciągle Amerykę dają. Dobra, bo się trochę zapomniałem i zapomniałem wylosować samochód. No, drugi mecz już będzie grany nowym autkiem. Czyli nie zmieniło nam auta? Halo? Dobra, to jeszcze raz losuję, bo tak być nie będzie. O, Esper, chyba Esper, dokładnie. Okej, okay, kolejny meczek w dzisiejszym odcinku, chyba drugi, więc za dużo ich na razie nie ma. Gramy Esperem. Fajnie to wygląda w grze na tym malowaniu, bardzo mi się podoba. I tak właśnie, doczytałem w końcu. Poza tym, że gramy z... ale głośny silnik. Z Dino XE. Nie, zbyt głośny silnik, muszę ustawić domyślny dźwięk silnika też w Bakes modzie. Dobra, ale wracając, co mnie chcesz niszczyć? Dobra, a propos niszczenia, od diamenta, którego już wbiłem, mogę bumpować przeciwników i latać na podstawowe areale oraz wave dashe, których nie będę robił, bo nie umiem. Ale jak wave dashe będą miały znaczenie, jak przejdę napada, że będę mógł od razu robić. Dobra, daj no exe. Ale głośny stał, to zaraz przyciszę gameplay chyba. Okej, okay. Wykopmy w bramę. Może wejdzie, dokładnie. Ten sobie pojechał po boosta. Nie spodziewał się, że potrafimy kopnąć piłkę. Czy jestem z Polski? Tak. A co, tak niewyraźnie gadam, czy o co chodzi, Alekson? Dobra. I dziękuję za wszystkie followy, ale standardowo już nie wspominałem, ale nagrywam odcinek, tutaj nowych powiadomia. Więc staram się nie czytać czatu aktualnie. To znaczy staram się nie czytać, po prostu nie czytam. Bo po nagrywaniu będzie ponadrabiane. Dobra, tutaj oddali piłkę. Ja kopnę tak, żeby można było to dobić, oni tam popanikują. No i widzicie, takie kopnięcie niepozorne, niby ni to strzał, ni to podanie. Ale przeciwnicy się wywalili i Dino to bardzo ładnie dobił. Dino ma platynę, co ja gadam, diamenta 1, dywizję pierwszą bodajże. Jak tak sprawdzałem, także to już idealnie w sumie wychodzi. Dokładnie, Tuni, jestem w Rosji aktualnie. Priwiet, kamraci. Chyba języki pomieszałem, ale mniejsza z tym, jedziemy dalej. Dobra, Dino, bardzo fajnie, że sobie... Oj, trochę się wylał, ale generalnie bardzo dobrze to zrobił, że poczekał. Kurde, prawie zrobiłem fake'a przez to, że nie potrafię skręcać. Ale wracając, bardzo fajnie, że poczekał w bramce, aż ta piłka się odbije z narożnika, że tam nie wyjechał. Dzięki temu szanse na wywalenie się były zdecydowanie mniejsze. I tak się wywalił. Więc rewelacji nie było, natomiast dobrze się zachował. Dobra. Ludzie, bo wam zaraz kopniaki zacznę zasadzać, jak już mogę. Nie tylko swoim teammate'om mogę teraz kopa sprzedać. W sumie czekałem na to. Okej, okay. Zawrotka. Tu jest błyścik. Tu się mogę rozejrzeć. Dino zostawił nam piłkę. Cóż za big brain player. Ja wykopię. Prosto do Diego, de Dia. Nie ufam, że to ktoś trafi. Dobra, dobrze, że wyskoczyłem. Bardzo dobrze, że wyskoczyłem.
Dobra, wywalmy to znowu. Podoba mi się to auto, jest takie satysfakcjonujące. Jeszcze takie śmieszne animacje jest, jak przyspieszam. Jak jest maksymalna prędkość, tak się to szybko unosi. Wentyl, dodatkowy wlot powietrza, ale kozacko. Okej, wybijamy pilkę grupowo. Dejno zaraz może dośrodkuje. Ja czuję, że mi grzywka już naleciała, muszę w końcu jakiś żel kupić. Strzelamy openika, dokładnie, bardzo fajnie. Idealnie. Jaka ranga obecnie? Diament 1, tak jak tutaj napisał Kury. I idzie bardzo fajnie, jestem zadowolony. Jestem zadowolony z tego, jak dzisiaj sobie radzimy. Napiszę, że mam pilę. I ciśniemy. Dobra, zostawię to, bo ma dużo lepszą pozycję do uderzenia. O właśnie, o to mi chodziło. I bardzo ładnie strzelił. Ale to jest to, co wcześniej mówiłem, żeby w takich sytuacjach oddawać piłkę teammate'om, bo tam, no, cały czas się będę odnosił głównie do Miękamięta, bo mi się podoba nickname, że w takich sytuacjach pewnie by mi zasadził piłę w kierunku ściany i ja za nią jechał, ale taka prosta zmiana i już macie bramkę za friko. Wy nie musicie nic robić, bramka padnie tylko przez to, że zostawicie piłkę. No, mniej umiejętności chyba nie da się potrzebować. Czy mam prawo jazdy? Tak, mam prawo jazdy. Okej, okay. No i co? Przeciwnicy się poddali, bardzo fajna giera. Dobra, Kiśle jedzie do wznowienia. Dobra, kolejne głośne auto, ale nie brzmi źle. Nie brzmi źle. Kiśle ma platynę 3. Dokładnie. Tak sobie sprawdzałem, za co ma turniej, ale też za platynę. Dośrodkuje piłkę, może Kiśle to wykończy, może nie. Na pewno to będzie spowoduje duży chaos w drużynie przeciwnej. To jest drugi czy trzeci mecz na tym odcinku, tutaj czaty mogą poratować. Bo w sumie nie wiem, czy jest to ostatni mecz w odcinku, czy przedostatni. Ale ciężko powiedzieć. Trzeci, dobra, czyli to nie jest jeszcze ostatni meczek w tym odcinku. Dobra, fake. Ale kopnąłem piłkę przypadkiem. Więc wylew straszny. Natomiast Kiśle ich ciśnie. Dobra, ja po to nie będę skakał. W sensie nie leciałem, bo to byłoby głupie i ryzykowne. Pewnie bym się wywalił. Jak już była piłka przy ziemi, to mogłem to zrobić na luziku. Odbicie od ścianki w kierunku bramki, on to teoretycznie, znowu, głupie wybicie, to jest taka wrzutka tak naprawdę. I wyloty. Jakby tamten nie wleciał, to by był w obronie, jakby Kiśle nie wleciał, to mógłby poczekać, aż to piłka opadnie i uderzyć to bardzo prosto. Pozdrawiam Rudy 2511. No. Mógłby to po prostu z ziemi uderzyć i mieć dużo większą szansę na zdobycie bramki, więc no, tak jak mówię. Tutaj dużo ludzi już zaczyna latać, dużo ludzi lata. I to nawet celnie, no dużo jest prób celnych, natomiast jest to tak bardzo... Sytuacje nie są przystosowane do tego, żeby podlecieć. To jest takie latanie trochę na siłę, bez sensu. Dzięki za bicika, Gawron. Dzięki za bicika. Dobra, strzelamy bramkę, napiszmy dzięki. Kurde, tak długo patrzyłem, co muszę napisać, co muszę kliknąć, że mi zniknęło. Okej. To jadajmy na pełnej. Cofnę się tutaj jakby... O, idealnie, podaliśmy do Kiśla. A tak się cofałem, żeby poasekurować ewentualnie szybki strzał właśnie, jakby Kiślu miał mieć problemy. I tutaj bardzo dobra kontra. Nie no, ładnie się zabrał z piłką, bardzo zwinnie, bardzo szybko. I musimy mu napisać ładny strzał. To znaczy nie tyle strzał, to co to takie przyjęcie, to takie przeflikowanie było bardzo, bardzo fajne i w zasadzie ugrało wszystko. Ja sobie pomacham kółkami. Jakoś nie ufam na razie na wznowieniach i będę stał chyba w bramce przez większość czasu. Kiślu, ratuj. Dobra, Kiślu nas uratował. On bardzo fajnie zagrał w takie miejsce, że bym musiał umieć podlecieć z double jumpem. No i to jest to, o czym mówiłem. Bardzo fajnie zagrał przeciwnik. Ale dobra, zostawmy piłkę Kiślowi. Ja się za niego cofnę, jakby właśnie to miało przelecieć. Tutaj na spokojnie sobie już wybijamy piłę. Dobra, zostawmy... Ała, przez przypadek kopnąłem Kiśla. Mam nadzieję, że nie bolało za bardzo. Dobra, on powinien spanikować, dokładnie. Znowu, zamiast sobie przyjąć piłkę czy coś, to próbował jakoś wlecieć na szybko. Ała, ale dobre fejki. Nie no, umiejętności na najwyższym poziomie jednak. Żartowałem, że ssie na klawie. Że ssie na klawie. Jednak jak widzicie, są tutaj niesłychane umiejętności mechaniczne. Umiem fejknąć każdą piłę. Tą wykopię w ten sposób. Sobie od razu do niej podjadę. I po ziemi. Bang! No kurde, jak się obrócić, dobra. Dał radę. Dał radę.
I Kiślu ich nokautuje. Kolejna bramka, 3-0. Niesamowite umiejętności tego zawodnika. I chyba Forda ma kupionego, chyba że ten banner był za friko do odebrania. To też warto podkreślić. Dobra, 1 i 3. O kurde, chciałem napisać, żeby strzelał, ale... Już będę wiedział następnym razem. 1 i 3 muszę kliknąć, żeby napisać, żeby strzelał. Ale zasadniczo, jak nikt nie pisze, czy nawet jak ktoś pisze, to osoba z lewej strony jeździ na wznowienie, przynajmniej na wyższych rangach. Tutaj jeszcze nie jest to zbytnio zaadaptowane, ale można się tak przyzwyczajać. No jak macie możliwość, to w sumie możecie do każdego wznowienia jeździć, ale powiadamiajcie o tym swojego teammate'a. Wtedy poćwiczycie wznowienia i zawsze będzie to w waszych rękach, chyba że nie umiecie robić wznowień. Dobra, zostawię Kiśla. Prawie. Wiedziałem, żeby nie zostawiać, bo to było strasznie głupie, ale miałem 0 boosta. Stwierdziłem, że YOLO, i tak bym tutaj mógł się zamotać. Natomiast jakbym został w bramce i nie jechał po to przyspieszenie, to myślę, że bym to obronił. No ale musiałem jakiś błąd popełnić, żebyście widzieli, że się zdarzają. Dobra. Au, nie tak to miał wyglądać? Dobrze, wybili sobie piłę, idealnie. Okej. Nie mam boosta, ale z jakiejś 50 mogę zrobić. Które tutaj, jak widzimy, groźnie poleciało. Polatajmy też na demo. Mogę bumpować, mogę demować. To wykorzystajmy za sekundę. Dobra, wypierdzielaj, typie. Okej, Kiśl na wstecznym atakuje. W takich sytuacjach polecam ci użyć sobie driftu i szybko zawrócić, żeby przodem być do piłki ustawionym. Bo to jest, wiadomo, zawsze wygodniej, masz do dyspozycji boosta, a wystarczy minimalnie zadriftować. No i to bardzo dobra wrzutka, dobra, napiszmy, świetne podanie. Bardzo fajnie wyszło. Nie, cały czas gram na klawiaturze, no to też trzeba zaznaczyć. Klawiatura i myszka jest grana, klawiatury nie będę podnosił, bo wszystkie kable możliwe wyrwę. Dobra, teraz Kiślisz nadjeżdża. Nie będę tam podjeżdżał, nie ma potrzeby. A nóż by strzał w bramę poleciał jakimś cudem. O, tutaj Kiślu troszeczkę się zawahał. Nie ma problemu zasadniczo, ale w takich sytuacjach, jak on przyjął piłkę, tutaj zobaczcie, jak miał dystans do piłki. On w tym czasie nie mógł absolutnie nic zrobić, a ty mogłeś go po prostu zaatakować. Zrwij te kable. No, ale wracając, ty mogłeś po prostu go zaatakować, wykorzystać to, że on stracił kontrolę. A w sumie poczekałeś na to, aż sobie przyspieszy, podjedzie do piłki, odda strzał. Dobra, ja teraz nie będę czekał, aż nam strzelam. No, ale takie proste rzeczy. Naprawdę. W sumie ładny aerial. Za dużo nie wniósł, bo w sumie oddałeś piłkę i ciebie nie ma w obronie. Ale w piłkę trafiona. Piłka elegancko trafiona. Siemka nieznany. Dobra, poczekajmy już w bramce. Jest 4-2 dla nas. 5 sekund zostało. Trzeba ubezpieczać tył, nie trzeba już zdobywać bramek. Dobra, elegancko. Dobra, ale w tym meczu, ten mecz był o tyle fajny, że było parę wskazówek. Kiślu bardzo fajnie sobie popykał, głównie też mechanicznie. Ale przynajmniej coś dało się wynieść, jakieś tipy poleciały. Dobra, ostatni mecz w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku, bo nagrywam chyba 3 odcinki na tym streamku, ten jest drugi. Ale wiecie, o co chodzi. Mamy w teamie I am Fatal 27, czyli Diament 1, Dywizja 4. 3 się wy... No ja nie wiem skąd, chyba z płatków dostał rangę. Nie no, oczywiście żartuję. Oczywiście żartuję, ale śmieszna sytuacja na start. Ma bardzo polskie auto, to trzeba zaznaczyć. Nikt im tak nie zdradza, że jest Polakiem, a natomiast auto z flagą na czele, zwłaszcza w drugiej drużynie, to jak najbardziej. Tutaj strategiczny fake. Tamten sobie pojechał z bramki. Jakbym tylko umiał kopać, to by była bramka dla nas. Natomiast jak widzimy, już 200% sytuacji nie wyszły, gdzie w sumie za dużo umiejętności nie było potrzebnych. Okej, okay. Dobra. Wyjazd. Zdemujmy go. Albo bumpnijmy. Cokolwiek, daj się trafić, typie. Mam wrażenie, że jest jakiś delay jest skręcania na klawiaturze. Ale to mniejsza. Dobra, Leoc. Co ty tutaj wiesz o zabijaniu? Chciał mnie bumpnąć. Albo po prostu busto zabrać. Dobra, wybijamy piłkę. Fatal ma sam na sami spanikował. To jest przez to... Znaczy nie na stówę, ale na 99% po prostu się nie rozejrzał. Nie dał kamery na siebie. Nie spojrzał, że jest całkowicie sam w okolicy. Dlatego też polecam się rozglądać. Chociażby tak na chwilę przełączyć kamerę, tak jak ja to często robię. Zobaczę, co jest przede mną, czy jest boost, czy jest przeciwnik.
Też wam da bardzo dużo informacji, dzięki którym przynajmniej zachowacie spokój chociażby. O kurde. Dobra, nie ma. Tutaj znowu wylot, gdzie nie było szans na strzelenie. W sumie przeciwnik nam wybił piłkę, więc trzeba mu podziękować w tej sytuacji. Ej, znowu tutaj trochę daleko odjeżdżamy od strefy obrony. Ale jest idealnie. Dobra. Ale dostaliśmy kopa. Ładujemy, ładujemy. Wylej się. Dobra, nie wylał się. Nie podoba mi się to, że coraz częściej ludzie trafiają w piłkę w powietrzu, a ja nawet nie umiem latać. Nawet się podlecieć na milimetr. Dobra, dośrodkuję piłkę do I am Fatala. Tym razem znowu przestrzelone, ale tutaj już widzimy, że stresik jest. Faktycznie. No zresztą... O kurde, ale dobry fake. Ale dobry fake był zagrany. Dobra, typie, wypierdzielaj. Okej. Atakujemy, zniszczmy go. To będzie super, jak go zniszczymy. Ale nie potrafię. Nie umiem trafić przeciwnika. Muszę się nauczyć lepiej skręcać. Dobra, I am Fatal kieruje nas. Idealnie, dobra, ładny strzał. Bardzo ładny strzał. Sobie posprawdzam teraz wszystko. Oho, Hogaty, tutaj pytania są do Hogatego. Co też mu zarzucają właśnie? I pewnie też część z was Dziadygi zarzuca Hogatemu, jak on ma czempiona, gdzie nie umiem robić za bardzo double tapów, musty flicków, czy to nawet jakbyście mu napisali, żeby zrobił, jest zagranie, nie będzie wiedział, no ale widzicie. Bez przegrania lecimy, nie, ja umiem zrobić totalne nic, nawet w porównaniu do Hogatego. A i tak lecimy z rangą, no jak chcemy, jak przez pole rolnicze. I cyk, huknięcie niecelne, ale za to jakie groźne. Zobaczcie, przez panikę to zrobił zagrożenie. I znowu wracamy się tutaj. I am Fatal zrobił Fatality, tak zwane. Może to od tego pochodzi nickname. Myśleliście, że fatalny jak kucharczyk, ale nie, on po prostu rozpierdziela wszystkich. Dobra. Ała. Leox nam zasadził strzała. Dobra, Fatal podjeżdża, to ja się za niego cofnę, żeby asekurować bezpiecznie. Mogłem do tego pojechać, ale bałem się, że strzelędzuje przeciwnik i będzie pusta bramka. Wygrywamy, więc jak najmniej ryzyka jest wskazane. Dobra, znowu zrobię to samo. Po prostu wybiję. Dobra. Muszę jeszcze raz chyba kopnąć, nie mam przyspieszenia, to nie będę wyskakiwał. Oj! Zniszczmy go. Dobra, jest idealnie. Teraz dośrodkujmy. Jak najlżej, za plec dałem. No niestety, nie wyszło dokładnie, no ale zamysł był dobry. Wy może będziecie potrafili to wykonać lepiej. Dobra, zostanę tutaj, żeby było bezpiecznie. Wybijemy piłkę. Ale się czuję niesamowitym, drewniaki, naprawdę. Tak bardzo każdy w tym lobby potrafi lepiej w umiejętności mechaniczne, że to jest hit już. Jesteśmy dopiero w diamencie 1. Czy tam w sumie I am Fatal Diament 1 Dywizja 4, więc... Oła! Dobra, nie strzelili, więc możliwe, że już gramy na... Na diamenty 2, ale blisko. Dobra, wybijaj to, ja asekuruję. Dobrze, że nie podskoczył, bo jakby wyskoczył z tej ściany, to by była lipa straszna. Tak to się jeszcze szybko może cofnąć. Pan Fatal. Okej. O! Bardzo dobra panika. Ja sobie wybiję. Już na czas grajmy. Już na czas, ja się wycofam. Nic tu po mnie. Nic tu po mnie w ataku. Jest bezpiecznie. Nie powinni z tego strzelić. Jak? Zdziwię się, jak z tego strzelam. Dobra, wygrany meczyk. Wydaje mi się, że ostatni w tym odcinku. W ogóle nie pokazałem ostatnio statystyk. To może w tym odcinku pokażę. Dzięki za meczyk. No, GG. Dobra, jeszcze dla potwierdzenia pokażę statystyki. No, pewnie ktoś z was to sprawdza, więc lepiej pokazać niż nie.